Dzień dobry, witam Państwa niezwykle serdecznie, zupełnie spokojnie w ten poniedziałkowy wieczór. A wraz ze mną człowiek, który według niektórych lubi prowokować, według innych jest jednym z tych, który w Polsce mówi po prostu prawdę, mówi jak jest. Krzysztof Pieczyński, aktor. Witam Cię, Krzysztofie. Dzień dobry. Dziękuję za wizytę w naszym studiu, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, które miały miejsce. Krzysztof. Jesteś aktorem, uznanym, szanowanym, z piękną historią zawodową. Po co wychodziłeś poza te ramy? Ja jestem też, to jest... Zaczynasz z takiego tematu, który jest w miarę trudny, ponieważ jest to temat, można powiedzieć, o dojrzewaniu. Czyli... Wszystko poświęciłem aktorstwu, potem dużo poświęciłem pisaniu, no a potem w końcu doszedłem, bo ty prowadzisz swoją działalność 11 lat, ja w lutym będę miał 3 lata. W końcu doszedłem do czegoś takiego, że oprócz opowiadania o tym, jak to człowiek wygląda w środku i jakie tam ma tajemnice poukrywane, to chcę też zrobić coś takiego, żebym zrobił coś po prostu... dla ludzi, okay. Ponieważ poczułem, że w pewnym sensie to się samo stało, samo się zaaranżowało, ale widocznie gdzieś tam jakiś, można powiedzieć, że to pole było już w jakiś sposób zaorane, że to ziarno, gdy spadło, to zamieniło się w 3 lata. A nie masz takiego wrażenia, że mówiąc, że chcesz robić coś dla ludzi, robisz coś dla absolutnej mniejszości w Polsce? Mogę się tak czuć, aczkolwiek i czuję się tak. Aczkolwiek z tej ilości maili, które dostaję, można powiedzieć, że ludzie uważają, że nas jest więcej. Nie czuję tego za bardzo, że jest nas więcej, ale ludzie tak piszą, że jest nas więcej, nie jest pan sam, proszę to robić, proszę to kontynuować, bo to jest potrzebne. Funkcjonujesz w dużym mieście, w Warszawie, no największe miasto. Piszą ludzie do ciebie maile. Nie przyszło ci do głowy, że gdybyś pojechał gdzieś na kompletną prowincję, oczywiście to słowo prowincja, proszę państwa, ono nie ma tutaj źle brzmieć. Miasto, miasteczko, wieś, jedno, drugie, piąte, dziesiąte, bez tych maili, to okazałoby się, że żyjesz pod taką warszawską kopułą, bo mówi się też, że w materii w ogóle działań takich progresywnych, prospołecznych, uświadamiających, w Warszawie żyje się pod bańką, która z Polską nie ma nic wspólnego. Może w proporcjach tak jest, natomiast na pewno są ludzie, ponieważ jeżdżę po Polsce i jeżdżę z tą sprawą Polski laickiej, jeżdżę od 3 lat, ale ze sprawą takiej opowieści o wnętrzu człowieka i o takiej podróży człowieka do samego siebie jeżdżę 20 lat. Pięknie. I ci ludzie są naprawdę, im się zapalają oczy. I ponieważ nie mam z tego żadnej korzyści, w zasadzie jak jest naprawdę fajne spotkanie, to jest taka satysfakcja, ale ta satysfakcja naprawdę kończy się na tych zapalonych oczach tych ludzi. I będąc w takich małych miejscowościach, nawet miałem takie, zostawiając ich, wracając do domu, miałem coś takiego, a kto tu do nich wróci? Już tu do nich nikt nie wróci. Oni zostaną, jakby dostali coś i to się nie zamieni w płomień. Wychodzą ze spotkania z tobą i te oczy gasną. Wracają do tej swojej rzeczywistości. Jak nie natychmiast, to nie wiem, czy oni to przekują w to, że trzeba... O te marzenia walczy się codziennie, a głównie mówię o marzeniach, że one są jakby tą rzeczą w życiu, która uczyni naszą drogę jakąś taką natchnioną. Po prostu idź za marzeniami, bez względu na to, jakie są karkołomne. Jeśli jesteś wierzący, to tam znajdziesz swoją wiarę. Jeśli jesteś niewierzący, to tam znajdziesz siebie. Idź za marzeniami, że to jest... I te oczy się zapalają. I to mogę... mogę przysiąc, że to jest w każdym miejscu Polski. Ale teraz krytyk, nie hejter. Nie hejter. Krytyk mówi Pieczyńskiemu z pozycji Warszawy i jego dorobku, chociażby na niwie artystycznej, aktorskiej, łatwo jest teraz robić coś innego. Łatwo jest mówić takie wielkie rzeczy. Ja mieszkam w swojej wsi. Teraz ja ci cytuję sygnały, które do mnie docierają. Tak. Ja mieszkam w swojej wsi. Gdybym na tej wsi chciał podnieść jakąkolwiek sprawę, taką realną sprawę dotyczącą tego wszystkiego, co dotyczy w dużej części kościoła katolickiego w Polsce, a co nie jest wyciągane na światło dzienne, bo to strasznie wstydliwe sprawy, to ja dostaję takie sygnały, cytuję, ludzie by mnie zatłukli.
Rozumiem. Dzieciństwo spędziłem w mieście, które miało wówczas chyba 7 tysięcy ludzi. I kiedy dzwoniłem do szkoły teatralnej w Krakowie, w Warszawie, żeby się dowiedzieć, co muszę spełnić, żeby zdawać do tej szkoły, pot ze słuchawki trzymany po prostu kapał mi pot z ręki. To było takie przeżycie. Dla mnie człowieka z 7-tysięcznego mieszkańca, chłopca, który dzwoni do wielkiej Warszawy, w której są ci ludzie, których ja kocham z ekranu, to było takie przeżycie, że po prostu pot leciał mi ze strachu z ręki. I to jest ta droga do marzeń. Tak, leci pot i człowiek tak się trzęsie, ale to jest większe, bo to jest miłość. I idzie się za tym. Nie ma takiego czegoś, że jest małe miasto. Wylądowałem w Stanach bez umiejętności angielskiego. I kiedy pierwszy raz poszedłem na przesłuchanie, na które mówiąc szczerze, ktoś poszedł ze mną, bo ja nie rozumiałem angielskiego na tyle, żeby wiedzieć, co tam się dzieje w tekście. Pomogli mi przyjaciele, wytłumaczyli mi, o co chodzi i tak się trzęsąc, byłem w stanie wykorzystać swój instynkt aktorski, który mam do tego, żeby w tym miejscu, w którym są największe pieniądze, najwięksi ludzie, największe kino, dostać pierwszą rolę. Ledwo co rozumiejąc po angielsku, bo po prostu tyle było we mnie pasji. Nie ma małego miasteczka, nie ma takiego kontekstu. Nie ma. A wracając do tego, że mnie jest dobrze, 7 ostatnich lat nie miałem na rachunki. Musiałem sprzedać mieszkanie, ponieważ tak się ułożyło. Więc zaczynam życie po raz kolejny, po raz któryś. Nie ma małego miasteczka, nie ma tego, że wszyscy tak mówią. Właśnie. Idą ludzie i krzyczą, że chcą Boga. Jeżeli chcesz Boga, to wejdź na drogę, która prowadzi do Boga. Jest tylko jedna droga do Boga. Twoja własna. Nie ma innej. Nikt za ciebie tego nie zrobi, ani nikt ci nie powie, jaką masz iść drogą. Jest tylko własna droga. A jak zostawimy kwestię tego przysłowiowego małego miasteczka, wsi, i są takie hasła jak konsumpcjonizm, wygoda, łatwiej jest oczywiście przymykać na to wszystko. Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że mnie to nie dotyczy. Całym sektorem w Polsce obywatelskim, który angażuje się w wiele istotnych społecznie tematów, interesuje się absolutna mniejszość z nas wszystkich. Większość zamyka na to wszystko oczy. Jest zainteresowana tylko tym swoim poletkiem odtąd dotąd i niczym więcej. To prawda. I jest jeszcze coś takiego, że w tej chwili zaczął się taki okres w Polsce, że to wszystko jest tak przepojone nienawiścią i agresją, że właściwie ludzie zaczynają powoli liczyć na to, że jeżeli się nie wychylą, to nie oberwą. I to żywcem przypomina mi sytuację ze stanu wojennego, ponieważ w stanie wojennym byli bohaterscy ludzie, naprawdę. Mnie pobiło ZOMO i leżałem 10 dni w szpitalu, ale to był taki jakby jednorazowy wyczyn mój. Powiedziałem nie, koniec, teraz nie będę uciekał. I nie uciekałem, no i ZOMO mnie skatowało. Natomiast w większości wypadków to jest coś takiego, że jak się nie wychylę, to mam większą szansę, żeby przeżyć. Po prostu, jasne, żeby nie dostać, żeby nie być na świeczniku, bo jak jesteś na świeczniku, to cię trafią, jest łatwiej trafić. I to jest również powodem tego, że my nie mamy społeczeństwa obywatelskiego, to znaczy społeczeństwa, które nie zaczyna po każdym strajku wszystkiego od początku. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Nieustannie gdzieś strajkujemy pod Sejmem albo na Nowogrodzkiej, ale miejscem, z którego wychodzi to formatowanie Polaków na obraz tego, że mówią, że chcą Boga, ale jednocześnie z pianą na ustach nienawiści i pogardy do człowieka. To jest kuria, to jest kościół. I tam trzeba iść ze strajkiem pod kościół i powiedzieć, żeby odeszli od naszego życia, żeby pozwolili nam żyć, żeby nie formatowali Polaków od niemowlęcia. To jest miejsce, poprzez które my nigdy nie... Między nami nie będzie dialogu w Polsce, dopóki Kościół będzie formatował ludzi. I teraz pauza. Krzysztof Pieczyński, Państwa i mój gość. Wracamy za moment po przerwie. Zapraszam serdecznie.
Witam po przerwie, to jest poniedziałkowe Krzywe Zwierciadło. Krzysztof Pieczyński, aktor i aktywista obywatelski, tak o tobie można zupełnie szczerze mówić. Pierwszą część programu, proszę państwa, skończyliśmy na takiej propozycji Krzysztofa, która sprowadzała się do stwierdzenia, iż jeśli mamy się organizować i protestować, to powinniśmy pójść protestować pod kurię, powiedziałeś, czyli pod instytucjonalną jakąś siedzibę kościoła. Ja się zastanawiam nad jedną kwestią, słuchając ciebie, bo my stosunkowo powoli dojrzewamy jako społeczeństwo. Nie będąc społeczeństwem obywatelskim, proces dojrzewania jest jeszcze wolniejszy. Ostatnie 2 lata rządów PiS dopiero teraz, po tych 2 latach, pokazują, że gdzieś w tych ruchach obywatelskich i społecznych tam dochodzi do głów, że trzeba zacząć się organizować nie w ramach demonstrowania przeciwko czemuś, tylko w ramach alternatywy dla tego sejmowego kartelu. Zacząć się organizować za czymś, pokazując kompleksowy pomysł na Polskę. Więc skoro dopiero po 2 latach takie pomysły przychodzą do głowy, to ja mam takie wrażenie, i to nie jest absolutnie złośliwe, tylko to jest gdzieś moje doświadczenie, że taki pomysł, jaki ty masz, związany z kwestią takiego publicznego, społecznego wypowiadania się w takim, a nie innym miejscu, 30, 50 lat, może dłużej w Polsce? Za. Tak. Za 30, za 50. Tak, jeśli będzie wszystko wyglądało tak, jak wygląda. Może masz i rację, ale nie mogę żyć cudzego życia. Mogę żyć tylko moje życie. Jasne. Dla mnie dostanie się do szkoły teatralnej, a następnie zrealizowanie marzeń takiego małego dziecka, które pierwszy raz zobaczyło film i po prostu już nie można mnie było oderwać od telewizora, jak były filmy, bo po prostu pokochałem ten świat, bo zobaczyłem świat piękniejszy od świata, który mnie otaczał, od świata w małym miasteczku, w którym nie ma nic dla dziecka. Są tylko czołgi klejone z gliny i praktycznie i nic więcej. I zabawy dzieci. No, mogliśmy się bawić na podwórku razem. Nie było przedszkola, przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Dzieci zawsze bawiły się razem. I dla mnie zrealizowanie marzenia, na które dałem sobie całe życie, będąc tym chłopcem w Kożuchowie, a zrealizowałem to marzenie w 5 lat. Kiedy, od momentu, kiedy zrobiłem pierwszy film, w 5 lat wypełniłem cały swój głód. Pojechałem do Stanów i zacząłem znów od zera, znów jako człowiek jeszcze bardziej zgubiony niż to dziecko, które się gapi w telewizor. Nie znałem angielskiego, znałem dosłownie kilka słów, zacząłem się uczyć angielskiego, zacząłem chodzić na przesłuchania i jak dostałem pierwszą rolę, do której miałem tyle tak zwanych callbacks, że po prostu nikt tyle nie ma, bo tam są tylko 3 i nigdy nie ma więcej, ponieważ reżyser nie wierzył, że ja się jej nauczę na pamięć. Mój angielski był tak słaby. I powierzył mi główną rolę. I nigdy więcej nie zacząłem żadnej innej pracy oprócz tej. I teraz dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że po raz kolejny stanąłem w sytuacji, w której mam jedną szansę na 10 tysięcy. Proszę pamiętać, największa emigracja polska jest w Chicago. Ja byłem w Chicago. Przez 100 lat w Chicago nikt nie pomyślał o tym, żeby chodzić na przesłuchania do amerykańskich teatrów. Po prostu szli na budowę. Ludzie. Nikt o tym nie pomyślał. Przez 100 lat nikt w Ameryce, znaczy w Chicago, nie żył, żaden polski aktor nie żył ze swojego zawodu. Byłem pierwszym aktorem, który żył ze swojego zawodu z teatru amerykańskiego. Czyli co się znów zdarzyło? Po raz drugi zobaczyłem w swoim życiu coś, co niektórzy ludzie rozpatrują w kategorii cudu, ponieważ miałem jedną szansę na 10 tysięcy, wychodząc z tysiącami ludzi z Oher z lotniska, jadąc na Jackowo. Więc być może tak jest, jak mówisz, ale być może czasami zdarza się tak, coś takiego, czego nie da się wytłumaczyć. Po prostu, jeżeli to ziarno, czy ta kula śniegowa zacznie spadać z tej góry i otaczać się, to być może Polacy zaczną się budzić i nie pozwolą więcej sobą manipulować i nie dadzą się zastraszyć. Mówisz o Polakach, a oprócz nas, Polaków, proszę państwa, jest jeszcze coś takiego jak struktura państwa. Jeśli potraktujemy strukturę państwa jako żywy organizm, to nie masz wrażenia,
działając społecznie obywatelsko od 3 lat, że ten pasożyt, o którym obaj na różny sposób mówimy, wykorzystuje zdrową tkankę, zdrowy organizm, jest już tak połączony z tą zdrową tkanką, że na obecnym etapie nie można go oderwać. To jest jak z palaczem. Często palacze mówią po 50-60 latach palenia, że lekarz mówi, jak pan przestanie palić, to pan umrze. Może to. Polska jest właśnie w takiej sytuacji, że oderwanie tego pasożyta spowoduje, że wszyscy stracą grunt pod nogami. To znaczy, bardzo dobrze mówisz, porównując to do narkotyku. Bo to jest narkotyk i to jest uzależnienie. Tylko, że z tego uzależnienia... Tak, jeżeli się coś dodaje, to jest jedna osoba, potem dwie, potem 10. Ale jeżeli przeskakuje się w taki obszar, w którym się zaczyna mnożyć, to mogą rzeczy się zdarzyć, które są nieobliczalne. To znaczy, jeżeli będziemy linearnie myśleć o tym, no to rzeczywiście... To rozstanie jest za cenę tego, że wyrwie się jakiś narząd, bo to jest tak głęboko w Polakach. To znaczy, zabobony, w które wierzą Polacy w związku z ich chodzeniem do kościoła, są no, tak niewiarygodne, te zabobony, bo to są zabobony, to nie ma związku z duchowością. Nie będę zaczynał tematu. Okay. To są zabobony. I teraz, żeby te zabobony, żeby oduczyć ludzi tych zabobonów, po prostu no nie ma innej drogi jak to, żeby pierw było 100 osób, potem 1000 osób i żeby te 1000 osób nieustannie mówiło o tym, że to są zabobony, że jest inna droga. Ale zobacz, mnie się nic nie dzieje. Zobacz, nie poszedłem, nie mam związku z szatanem i nie boję się związku z szatanem i nie potrzebuję księdza, gdy będę umierał. Tego nie wiesz. Ja? Tego nie wiesz. No nie to wiem. Też się słyszy no, o tym, że dopiero w tym momencie okazuje się, że ktoś się nawraca. No, są takie sytuacje. No tak, ale jest też dużo sytuacji, że nie nawraca się. Oczywiście. Jego... Dobrze, zostańmy przy tych ludziach. Powiedziałeś 100 tysiąc osób efekt kuli śniegowej. Tylko, że te 100 tysiąc osób to są w znakomitej większości osoby, których nikt nie zmusza do niczego. Oni robią wszystko z własnej woli. Tak chcą. I nagle wchodzi jakiś Pieczyński, burzy ich dotychczasowy świat i zaczyna im tłumaczyć, wmawiać, jak jakiś, przepraszam, szaleniec po prostu, który się urwał nie wiadomo skąd, że to, co oni robią od lat, czego zostali nauczeni przez matkę, ojca, dziadków, to jest w ogóle jakaś bzdura. Tak. I teraz proszę mi powiedzieć, jeżeli ktoś mówi mnie, że moja droga duchowa jest głupia, że to jest niedojrzałe, że o niczym nie mam pojęcia, ja nie mam potrzeby kontynuowania z tym człowiekiem rozmowy. Proszę mi powiedzieć w takim razie, jeżeli ci ludzie kochają Boga i kochają ten Kościół, dlaczego tak mnie nienawidzą za to? Według mnie odpowiedź jest prosta. Nie kochają Kościoła, nie kochają Boga, bo nie kochają siebie. A może kochają, może kochają Kościół, posługując się twoim językiem, może kochają Kościół, nie są świadomi w związku z tym, co to znaczy kochać Boga, jeśli są wierzący, bo może wierzą w Kościół tak naprawdę, w instytucje. To też jest ważny temat i istotnie tak jest, że ludzie jak gdyby gremialnie w Polsce nie rozumieją, że Kościół to nie Bóg i uważają, że w tych murach i ci księża i ci... Dokładnie, to są magistrowie, prawda? Magistrowie od religii. Że oni mają związek z Bogiem. Tak ludzie uważają. Ale jest to również część tej manipulacji. Ale następna część jest taka, że gdzieś wewnątrz ludzie wiedzą, że nie mogą się wypowiedzieć. Że działają na komendę. Klęknij, zrób to, przeżegnaj się. Wszystko jest jak gdyby za nich... Wszystko jest im wyznaczone i gdzieś wewnątrz nich, wewnątrz ich jest ten bunt i jest jakby, w pewnym sensie oni, kochając ten Kościół, przynajmniej tak mówią,
wydaje mi się, że w swojej istocie nienawidzą tego Kościoła, ale, to... ale ponieważ nie mogą tego wyrazić, nienawidzą każdego, który ten Kościół atakuje lub mówi im prawdę o tym, jaki jest ten Kościół. Ponieważ mówi im o tym, że nie mają odwagi rozliczyć się z Kościołem. Mówi im o tym, czego nie chcą przyjąć do wiadomości po prostu. To gdzieś z tyłu głowy mają, tak? Mają z tyłu głowy albo mają w środku serca. Doskonale wiedzą, że tak jest. Nie lubią tych ludzi, nie lubią księży. Jeśli ich nawet... Być może nawet ich nienawidzą. Nie chcą, żeby chodzili po domach i węszyli, ale nie mają odwagi wypowiedzieć tego. Nie mają odwagi, nie mają siły powiedzieć, ja tak nie chcę żyć. Ja chcę żyć swoje życie. Proszę mi nie mówić, jak ja mam żyć, w co wierzyć, jak kochać. Proszę mi tego nie mówić. To jest tylko moja droga. Nie mają odwagi tego zrobić. No, to jest też taka pozycja bardzo obronna, zauważ. Proszę mi nie mówić, jak mam żyć. To jest taki tekst, który bardzo często się powtarza. Jeżeli są dwie strony konfliktu, po jednej i po drugiej stronie, to jest odepchnięcie ataku. Kiedy ty próbujesz ludzi uświadamiać, jestem przekonany, większość z nich czuje się atakowana. Atakujesz ich sposób na życie, do którego są przyzwyczajeni od takiego. I nagle, tak jak mówię, przychodzi Pieczyński i to wszystko burzy. Przecież tak jest dobrze. Mam przymknięte oczy, no to powiedz... nie zwracam na to wszystko uwagi, interesuję się tylko tym, co mnie dotyczy. Tak jest dobrze, jest wygodnie, w miarę. Ja wiem, że nie jest wszędzie tak, jak być powinno, ale przecież jestem jeden, nie mam na to wpływu. A Pieczyński przychodzi i mówi, że mam. No do jasnej cholery. Co byś poradził? Wiesz co, nic, właśnie ja szczerze mówiąc zaprosiłem cię, bo jestem zafascynowany tym, że facet mający zbudowaną zawodową pozycję nagle odkrył w sobie potrzebę taką, ja wiem, że to zabrzmi abstrakcyjnie, proszę państwa, taką mocno apostolską, jeśli już schodzimy na tematy wiary. No bo ty wyszedłeś z domu i postanowiłeś mówić ludziom to, co według ciebie jest rzeczywistą, dotykalną, faktyczną prawdą, w przeciwieństwie do tego, co dla ciebie prawdą nie jest, a co jest rozprzestrzenione gdzieś tam w całej Polsce. Ta fasadowość, bo ona nie jest prawdą. Tak, i robię to 20 lat. Tylko 3 lata jakby ludzie zauważyli, że robię to 3 lata, nie wszyscy. Jakaś część ludzi zauważyła, że robię to od 3 lat. No i co? I ostatnia cena, którą za to zapłaciłeś, nie wydaje ci się takim sygnałem, że to może nie jest dobry czas, dobry moment, może to nie jest ten kraj, może to nie jest ta rzeczywistość, może tutaj musi być tak, jak jest. Myślę o tym codziennie. Myślę o tym codziennie, ale... przede wszystkim chcę się zajmować twórczością, chcę tworzyć swoje projekty, chcę tworzyć, robić swoje filmy, swoje pisać książki i tak dalej. To ktoś może powiedzieć, ale... panie, to pisz pan te książki, pan, rób pan te filmy i za przeproszeniem zamknij pan mordę i przestań pan pluć na polski kościół. Tylko, że problem jest jak gdyby bardziej związany, bo w tym kraju moich projektów nie można zrobić, ponieważ to jest katolicki kraj. I mówiąc to, co mówię, mam w tym swój interes. Mój interes jest taki, że ja chcę żyć w kompletnie innym kraju. To wyjedź. No wiem. Co, ja to od lat słyszę. Wyjedź. I słyszę to in plus od znajomych. Stary, co ty tu jeszcze robisz? W ogóle wyjedź z tego kraju. I od ludzi, którzy mnie nie trawią. W wersji takiej bardziej hardkorowej to wyjedź słyszę. Tak, tak. No więc... Nie jest łatwiej? Nie jest łatwiej ci wyjechać i w innym miejscu realizować swoje projekty? Łatwiej nie, bo wbrew pozorom tam nikt na nas nie czeka i trzeba... I zawsze jest 1000 chętnych na jedno miejsce, a więc na łatwiej ciebie, nie a jest. Tu na ciebie czekają jedynie ci, którzy maile do ciebie piszą. Ja, tutaj, wiem, że, ja wiem, że ich szanujesz, tylko to jest promil po prostu, promil tych wszystkich Polaków. Tak, absolutnie. Ja nie mam planu na to, jak będzie wyglądało moje życie za rok czy za dwa. Okej. Okay. A myślisz, że jak będzie wyglądało? Myślę, że któryś z projektów, za którymi chodzę, za niektórymi chodzę 10 lat, jest jeden projekt szczególnie mi bliski, za którym chodzę 20 lat, ponieważ w tym kraju nikogo nie interesuje. A myślę, że jeden z tych projektów zrobię.
A jakbyśmy jeszcze zeszli na ziemię na chwilkę, bo musimy już kończyć powoli, krótko. Weszliśmy po raz pierwszy od 1989 roku w taką fazę, gdzie wszystkie akty elekcyjne, wybory parlamentarne, samorządowe, europejskie, prezydenckie mamy rok po roku. Czy któreś z tych wyborów, twoim zdaniem, będą inne od tego wyboru, którego dokonaliśmy jako Polacy 2 lata temu? Mam nadzieję, chociaż wiem, że jesteśmy w potwornej rozterce. Jesteśmy w rozterce. To tak jakby społeczeństwo, my wszyscy, jakbyśmy stanęli przed czymś takim, że jeżeli nie zaczniemy naprawdę tworzyć nowej klasy polityków, to nie będziemy mieli znów na kogo głosować. Kropka. Krzysztof Pieczyński, pięknie Ci dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Państwu również dziękuję pięknie. Do zobaczenia.